Cześć, witam was wszystkich serdecznie i wiem, wszyscy spodziewaliście się cosplayu Aloy, ale nie będzie cosplayu Aloy, bo w recenzowanym dzisiaj tytule w sumie jej nie ma. Jest za to bardzo dużo innej postaci znanej z Horizona, która występuje owszem w pierwszej części i według słów tego komiksu będzie jej zdecydowanie więcej w drugiej części gry, i jest to Talana. Postaram się zrobić ten odcinek i recenzję najmniej inwazyjnie, aby nie zdradzić fabuły nikomu, kto nie grał w pierwszą część gry i chce ją nadrobić sobie przed premierą. Ale przyznam, że chociaż sam ten komiks nie zagłębia się zbyt mocno w fabułę Horizon Zero Dawn, może przynieść niektórym osobom pewne spoilery. Bowiem już na pierwszych stronach mamy tutaj opis naszej rudowłosej piękności Aloy i Talana. I tutaj kilka tych słów może wam zdradzić coś, z czego nie wiecie, na temat pierwszej części gry, więc jeżeli nie graliście, to musicie bardzo szybko ograć, żeby przeczytać w ogóle ten komiks. Oczywiście samą grę Horizon Zero Dawn niesamowicie wam polecam. Ja ograłam, mam platynę, czekam bardzo na drugą część, a w międzyczasie staram się wypełnić ten czas czytając komiks Horizon Zero Dawn Raruk. Jak się zapewne domyślacie, komiks ten jest takim trochę pomostem pomiędzy częścią pierwszą a częścią drugą. Jest trochę takim wypełniaczem, questem pobocznym, ze względu na to, że nie ma tutaj fabuły, która za bardzo inwazyjnie wpływałaby na fabułę zarówno pierwszej, jak i drugiej części. Fabuła krąży wokół postaci imieniem Talanach. Jest to postać, która już się pojawia w pierwszej części. Silna wojowniczka, kobieta, która zostaje rarogiem swojego plemienia, czyli takim przywódcą. Jako właściwy przywódca w sumie powinna spędzać większość czasu czytając dokumenty, wypełniając dokumenty, dbając o dobrobyt swojego plemienia, ale Talanach jest zbyt żywiołowa, więc nie potrafi za bardzo usiedzieć, mówiąc niemal bezpośrednio, na pupie i jak tylko nadarzy się okazja, wyrusza na łowy. Podczas tych łowów zostaje niestety ranna i trafia pod opiekę pewnej postaci, która może się pojawić w drugiej części, ale nie musi, ponieważ fabuła komiksu jest tak skonstruowana, że nawet jeżeli nigdy się nie pojawi, tak naprawdę podejrzewam, że nie odczujecie, że w ogóle istniała. Zapytacie mnie zapewne, gdzie w tym wszystkim jest nasza rudowłosa piękność Aloy. Ano, okazuje się, że nasza wojowniczka absolutnie nie jest bohaterką tego komiksu, a pojawia się jedynie we wspomnieniach Talanach i to dosłownie na 6 stronach. Więc jeżeli kupiliście ten komiks z myślą, że będzie to dodatkowa przygoda Aloy, to niestety muszę was rozczarować, ale okładka tutaj wbrew pozorom wcale nie jest bardzo zwodnicza, ponieważ jak widzicie, Talanach zajmuje większą część okładki, a Aloy, chociaż jest bardziej wyraźna i na pewno na pierwszy rzut oka widzimy najpierw naszą rudowłosą wojowniczkę, tak naprawdę jest jedynie postacią, która występuje we wspomnieniach i pojawia się na krótką chwilę. Jest to nieco dziwny zabieg fabularny, ale z drugiej strony, jeżeli to jest tylko i wyłącznie taki dodatkowy quest poboczny, to rozumiem, że twórcy nie chcieli dodawać tu zbyt dużo historii Aloy, która zaburzyłaby być może w przyszłości fabułę drugiej części. Z drugiej jednak strony scenarzystką tego komiksu jest Anne Tull, czyli osoba, która była odpowiedzialna za tworzenie fabuły Horizon Zero Dawn i dostała za to nawet kilka nagród, co się nie dziwię, ponieważ gra jest świetna, ale o dziwo fabuła tego komiksu za bardzo mnie nie porwała. Trochę czułam się, jakbym grała właśnie taki quest poboczny, który mogę alternatywnie ukończyć, ale jeżeli nigdy do niego nie dotrę, tak naprawdę nic się nie stanie. Talanach jest postacią bardzo ciekawą, interesującą i myślę, że dorównuje umiejętnościom wojowniczki i łowcy naszej Aloy, ale z drugiej strony nie jest to postać, która została zbudowana dostatecznie w pierwszej części i nie wszyscy muszą ją lubić, więc zastanawiam się, skąd taki ruch. Czy być może Talanach będzie odgrywać główne skrzypce w drugiej części? Ale na to bym się nie nastawiała ze względu na to, że wszyscy pokochali naszą rudowłosą piękność i bardzo wiele osób, podejrzewam, byłoby niepocieszonych, gdyby zepchnąć Aloy na drugi plan. I tak, patrzę tutaj niestety na The Last of Us 2, kiedy to Abby przejęła większość fabuły i odebrała nam naszą ukochaną postać, według mnie z dużą szkodą dla fabuły. Przejdźmy do strony artystycznej tego komiksu, który jest świetnym przykładem, że warto rysować fanarty, bowiem artystką jest tutaj Anne Mulina, artystka koncepcyjna i rysowniczka komiksowa z Indonezji, która wcześniej
Zanim narysowała ten komiks, rysowała sporo fanartów właśnie w temacie Horizon Zero Dawn i jak się okazało, dostrzegli ją twórcy i zaproponowali jej narysowanie tego właśnie komiksu. Podejrzewam, że była niesamowicie szczęśliwa i mnie też cieszy fakt, że twórcy gry, twórcy fabuły dostrzegają właśnie takie osoby, które rysują coś z miłości do danego tytułu i dają im szansę stworzyć coś własnego, bardziej dostępnego na całym świecie. I podejrzewam, że wielu z Was, patrząc na ten styl rysowania, powie, że nie jest on zbyt atrakcyjny. I ponownie nie wiem, czy był to problem tego, że dali twórcy artystom bardzo mało czasu na stworzenie tego komiksu, bo trochę to tak wygląda, mam wrażenie, że ze względu na to, że było bardzo mało czasu na stworzenie, to po prostu rysownicy pozwolili sobie na pewne skróty, dosłownie myślowe i kolorystyczne, ale kiedy spojrzycie na inne obrazki, które wykonała Ann Mulina i jej komiks internetowy, który zyskał niesamowitą popularność, który nazywa się Ruririen, to zauważycie, że potrafi świetnie rysować. Dodatkowo swój komiks internetowy rysuje w bardzo podobny sposób, właśnie takimi krótkimi, szybkimi liniami, ale bardzo mocno różni się kolorowanie. Jeżeli miałabym wskazać rzecz, która poszła tutaj ewidentnie nie tak w przypadku tego rysowania, to zapytałabym, co poszło nie tak w przypadku kolorysty, ponieważ kolorystą nie jest tutaj Ann Mulina, czyli oryginalna rysowniczka, a dano jej kogo innego, Briana Valenzy. I widać tutaj drastyczną różnicę w sposobie podejścia do rozkładania kolorów, bo jeżeli właśnie zobaczycie sobie jej oryginalne rysunki, a rysunki, które pojawiają się w tym komiksie, to podstawową różnicą jest sposób kolorowania. Dlatego też podsumowując wszystkie te zalety i wady tego komiksu, myślę, że jest to pozycja dla zagorzałych fanów. Osobiście dziwię się i trochę zastanawiam, dlaczego komiks ten nie był dołączony do jakiejś edycji kolekcjonerskiej, ponieważ byłby takim fajnym uzupełnieniem edycji kolekcjonerskiej. Rozumiem, że chciano wydać po prostu ten komiks osobno, ale w tym momencie mamy jeszcze kilka miesięcy do premiery, dlatego po prostu mnie to zastanawia. Dlaczego tak dużo przerwa? Czy będą kolejne części? W sumie to mam nadzieję, że będą kolejne części, ze względu na to, że sama ta przygoda jest dość krótka. Poczytałem troszkę więcej komiksów osadzonych w tym świecie. Szybki update, w przygotowaniu jest tam drugi, więc będzie więcej komiksów z tego świata. Na sam koniec przyjrzyjmy się jeszcze wydaniu od Egmontu ze świata komiksu i tutaj myślę, będzie co omawiać, ponieważ nie jest to tylko i wyłącznie komiks. Jak widzicie, sam komiks nie jest zbyt długi ani obszerny, ale z drugiej strony ma sporą ilość dodatków. Okładka jest taka twardo-miękka, ze skrzydełkami, i na skrzydełkach z jednej strony mamy informacje na temat naszych twórczyń, ponieważ są to dwie panie. Z tyłu natomiast mamy grafikę z gry i ponownie skrzydełko, na którym jest okładka naszego komiksu i informacja, że tom drugi już jest w przygotowaniu. Czas przejść do dodatków, których jest całkiem spora ilość w tym komiksie. Zaczynamy od przedmowy, która zajmuje całą stronę i krótkiego opisania świata Horizon. Dodatkowo mamy też notatnik, który nam tłumaczy kilka tych głównych pojęć, które pojawiają się w komiksie i nawet jeżeli nie graliście w grę, to dzięki temu będziecie wiedzieć, o czym jest mowa konkretnie. Jeśli jednak nie graliście w grę, to bardzo mocno odradzam przeczytanie wam tego krótkiego akapitu, który nazywa się Świat Horizon, ponieważ jest tam mnóstwo spoilerów. Mnóstwo spoilerów na temat części pierwszej gry, więc jeżeli nie graliście, to będzie absolutne zabójstwo dla poznawania fabuły. Kolejne dwie strony są wypełnione opisem naszych głównych bohaterek, Aloy i Talanach. I na kolejnych dwóch stronach mamy przykład okładki zaprezentowanej i przygotowanej przez Ann Mulina. Szybki przeskok do samego końca komiksu, gdzie ponownie mamy kilka stron takich interesujących dodatków. Zaczynają się one od opisu maszyn, które pojawiają się w komiksie, jak i w grze, dzięki czemu będziecie dość sprawnie orientować się w tym, co pojawia się właśnie w komiksie, w tych stworzeniach, które się tam pojawiają. Kolejne cztery strony z kolei zajmują okładki gry, które są różnymi alternatywnymi opcjami. Zaraz potem zaczyna się galeria alternatywnych okładek i po dziś dzień nie rozumiem, dlaczego nie wybrano jednego z tych niesamowitych artów. One są prześliczne. Jeszcze nie znałam wcześniej artystki, która kryje się pod pseudonimem Peach Momoko, ale te dwie jej prace według mnie są doskonałe i naprawdę chciałabym zobaczyć cały komiks właśnie wykonany w tym stylu. Zaraz po okładkach mamy też dwie dodatkowe ilustracje naszych głównych bohaterek, zarówno Aloy, jak i Talanach.
Ale to nie koniec, ponieważ galeria pięknych ilustracji z Horizona wciąż się ciągnie i tym razem mamy tutaj wykonane ilustracje przez artystkę, którą osobiście akurat śledzę i obserwuję na Instagramie, a artystka ta nazywa się Loish i myślę, że te ilustracje mówią same za siebie. Gdyby nie za bardzo zależało mi na pozostawieniu tego komiksu w tej formie oryginalnej, w jakiej go zdobyłam, to myślę, że dla samych tych ilustracji chciałabym go pozyskać, ponieważ są one niesamowite, piękne i wycięłabym sobie je w formie plakatu tylko po to, żeby przykleić jako inspirację nad swoim biurkiem i cieszyć się ich niesamowitością. Na sam koniec ilustracja alternatywnej okładki wykonanej przez Anwolinę, czyli autorkę komiksu. I to koniec. Ale czy to koniec? No nie do końca, bo już druga część jest w przygotowaniu i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy więcej przygód Aloy. Nie tylko Tananach, ale więcej Aloy w Aloy i więcej Aloy w Horizon Zero Dawn. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której nie mówiliśmy do tej pory, a jest to znaczenie słowa raruk. Jak się okazuje, raruk w słowniku języka polskiego jak najbardziej istnieje i jest to ptak drapieżny z rodziny sokołowatych. Ale nie tylko. Raroga bowiem w mitologii Słowian nazywano demonicznego ducha ognia, który objawiał się przed człowiekiem w postaci płonącego ptaka albo smoka. Istnieje też legenda, że raruk może wykluć się z jajka, które przez 9 dni będzie wysiadywał człowiek. I z jednej strony chciałabym wam powiedzieć, nie próbujcie tego w domu, ale z drugiej strony... warto spróbować. Zobaczcie, co wyjdzie. Na dzisiaj to już koniec recenzji. Napiszcie mi, jakie są wasze odczucia w przypadku tego komiksu, czy czytaliście go, czy w ogóle nie zamierzacie sięgać, czy czekacie na drugą część Horizon Zero Dawn, czy graliście w pierwszą część. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie i klasycznie, jeżeli wam się podobało i chcecie zostać tutaj na dłużej, to zachęcam was do zalajkowania wideo, zasubowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek i udostępnienia tego wideo. Bardzo dużo mówię tutaj o komiksach z reguły w tygodniu, a o grach w weekend. A na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie i pamiętajcie, aby poczytać sobie dzisiaj coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa!